Siemanko, sezon 2022 już w pełni, a ja w sumie w połowie maja dopiero wymieniam części w Hayabusie. Chciałbym pokazać, co będzie wymieniane. Tak jak widać, olej, kuchaneczka, zębatka przednia z tłumikiem, zależało mi na tym. Zębatka, jeśli chodzi o wielkości, to według katalogu nic nie zmieniamy. Napęd. Troszeczkę złota nie zaszkodzi. Klocki, przód, świece, filtr oleju. Wyczyścimy filtr powietrza. I jeszcze oponka na tył. Na przodzie siedzi opona 3-letnia, więc dokupiłem tylko oponę na tył. I co? Zaczynamy działać. Plan numer jeden wykonany. Skotoid wyciągnięty. Szczerze mówiąc, jeżeli ktoś ma chęć, to mogę oddać. Ja wiem, że tu zawsze jest syf, no ale ta oliwiarka chyba nie pomaga za mocno, co? O Boże. Kilka godzin czyszczenia. Tak wiem, idealnie nie jest. Godzina męki. Cała butelka nafty i tak by to wyglądało. Zostawiam, niech się dzieje, wola nieba. Napęd już zakuty, opona założona. Plan na dziś: zrzucamy płyn chodniczy, zrzucamy filtr oleju, wymiana świec. Miałem jakieś dziwne świece, kolega mi polecił, ale jednak skoczyłem po następne. Dorzucimy NGK. Wyczyszczony, naoliwiony, montujemy. Pozostałe klocki i płyn hamulcowy. Myślę, już nie będę Was zanudzać. Widzimy się na efekcie końcowym. No i co, hajka gotowa. Pozostaje jeszcze tylko i wyłącznie porządnie wyczyścić. Trzymajcie się, siemanko, hej.